Na raport zaprasza Szymon Kopeć. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich między innymi powiemy o największej farmie fotowoltaicznej, staraniach Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz o protestach pod JSW. Ponad 80 tysięcy paneli fotowoltaicznych zamontowanych zostało na terenie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach. Wszystko to za sprawą realizacji założeń zielonego zwrotu Taurona. Inwestycja w Mysłowicach realizowana jest dwuetapowo. Tauron zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach-Dziećkowicach. Elektrownia powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2022 roku. Dzisiaj, tak informowaliśmy, przekazują do eksploatacji pierwszy etap, ponad 37 MW w piku. To jest pierwszy etap farmy, budowy farmy docelowej, którą chcemy osiągnąć docelową na poziomie 100 MW w piku. Ten drugi etap już, jak wcześniej wspominaliśmy, już się rozpoczął. Mamy już pierwsze decyzje pozwolenia. Jak wspomnieliśmy, chcemy, aby ten drugi etap zakończyć w 2025 roku. Chcielibyśmy, aby to była największa elektrownia, największa zielona elektrownia w Polsce. Na powierzchni 16 hektarów w Mysłowicach zostało zainstalowanych 82,5 tysiąca paneli fotowoltaicznych, co odpowiada wielkości 22 boisk do piłki nożnej. Jest to teren zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych z elektrowni Jaworzno 3. I tak praktycznie żadne inne wykorzystanie nie było możliwe w tym zakresie. Nie są to tereny też, które można wykorzystać rolniczo, ale można, powiedzmy, tutaj reaktywować działalność przemysłową. Obliczamy, że energia powinna zasilić około 16 tysięcy gospodarstw domowych. Inwestycje dofinansowane jest z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Katowicach odbyła się konferencja na temat kandydatury Katowic i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent miasta Sosnowiec, europoseł Łukasz Kochut oraz prezydent Katowic, który opowiedział więcej o całym przedsięwzięciu. Dzisiaj podsumowaliśmy starania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i lidera w tej metropolii, czyli miasta Katowice, o staranie o Europejską Stolicę Kultury na obszarze całej metropolii, choć wiemy, że ze względów na przepisy prawne musi być lider, którym jest miasto Katowice. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że jesteśmy już na krótkiej liście. Ta krótka lista to 4 miasta w Polsce, które w rezultacie w połowie przyszłego roku powinny ten tytuł otrzymać, który będziemy oczywiście obchodzili w roku 2029. Natomiast wielka radość dla nas, ponieważ z wielką, ja przynajmniej, obawą patrzyłem na to, co się dzieje dzisiaj na scenie europejskiej, a więc kto otrzymuje tego typu tytuły. Z reguły to są mniejsze miasta, a w naszym przypadku mówimy o ponad 2-milionowej metropolii, która ten tytuł może otrzymać. Otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury byłoby dobrą okazją do wypromowania tradycji Górnego Śląska. To jest ten moment, gdzie ta śląska kultura przebiła się do mainstreamu. Na pewno te działania, które wspólnie z panem prezydentem Marcinem Krupą i właśnie z Metropolią odnośnie Europejskiej Stolicy Kultury, to jest jeden z takich ważnych momentów, żeby pokazać tą śląską i zagłębiowską jednocześnie kulturę w Europie, bo to jest przecież projekt europejski. Ale jednocześnie w Polsce, bo jest pewien deficyt wiedzy o Górnym Śląsku. To też pokazała historia książki Kajś, która zrobiła taką wielką furorę w Polsce. Jak mało osób wie w ogóle o tym, że Śląsk ma trochę inną historię, trochę inną gotkę. I chyba to jest też ten moment teraz po wyborach, gdzie rzeczywiście jest szansa na załatwienie pewnych spraw, jak choćby właśnie załatwienie języka regionalnego śląskiego, czy uznanie śląskiej mniejszości etnicznej. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt Europejskiej Stolicy Kultury, to ja się bardzo cieszę, że to idzie do przodu, bo mamy naprawdę wszelkie predyspozycje do tego, żeby tą Europejską Stolicą Kultury być. Mamy ogromny potencjał tego regionu i chyba musimy przełamywać też te stereotypy. Oczywiście jesteśmy silni swoim przemysłem,
ale jesteśmy także silni swoją kulturą. Kiedyś jeden smutny pan powiedział, że Śląska może być co najwyżej kiełbasa. My to odkłamujemy na każdym kroku i pokazujemy właśnie siłę Śląska i siłę całego województwa śląskiego. Związkowcy z WZZ Sierpień 80 od wczoraj próbują umówić się na spotkanie z prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak tłumaczą związkowcy, chcą oni powołania Najwyższej Izby Kontroli w sprawie ostatnich wydarzeń. Związkowcy od wczoraj usiłują spotkać się z prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomaszem Cudnym. Jak twierdzą, chcą zadać prezesowi kilka pytań. Chcieliśmy po prostu usłyszeć to wszystko od prezesa, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te pieniądze wychodzą ze spółki, a dlaczego nie zostają w spółce. Chcieliśmy wyjaśnić kwestię SIG-u, od lat już palący temat, jak zwykle prezes go unika. Kolejnym tematem jest powołanie specjalnej komisji do spraw wyjaśnienia tych katastrof, które nas dotknęły, tych tragicznych wydarzeń sprzed półtora roku, bo już półtora roku minęło, ani słowa wyjaśnienia, a sygnały, które do nas dochodzą, te nieprawidłowości, które w tym wszystkim były, po prostu no, ludzie domagają się prawdy i tą prawdę musimy po prostu ujawnić, tak? Widzimy z informacji medialnych, które do nas dochodzą, spółka się chwali obecnie wielką stratą, a jednocześnie lekką ręką, bez problemów dała 1,5 miliarda Morawieckiemu. Jesteśmy tutaj od wczoraj, dzień i noc, i zobaczymy jeszcze, jak długo będziemy tutaj protestować. Mam nadzieję, że się to jakoś rozwiąże, ale jeśli nie, to mamy jeszcze kilka niespodzianek dla prezesa. Tak, żeby zrozumiał, że olewać górników nie może. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego spółki, który poinformował, że została wyznaczona data spotkania związkowców z prezesem na 11 grudnia, jednak związkowcy odmówili tego terminu. Szanowni Państwo, wczoraj w spółce przyszło do siedziby spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej kilku przedstawicieli Sierpnia 80. Chcieli się natychmiast spotkać z panem prezesem Cudnym. Niestety pan prezes był zajęty, bo mieliśmy radę nadzorczą. Panowie, proponowaliśmy im datę na 11 grudnia na spotkanie na spokojnie, bo mamy obchody barwórkowe, jest wiele spotkań, prezesi są naprawdę zagonieni, mają swoje obowiązki. Niestety związkowcy odrzucili tę propozycję, no i będą czekać na spotkanie na holu. Jak zapewnia rzecznik, jak tylko prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie dysponował czasem, spotka się ze związkowcami wcześniej niż w wyznaczonym terminie. W Chorzowie policjanci zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości kierował ruchem podczas prac drogowych. Teraz za ten czyn odpowie przed sądem. Prawie promil alkoholu miał 48-letni mężczyzna, którego chorzowska policja zatrzymała podczas kierowania ruchem pojazdu w miejscu, gdzie prowadzone są prace drogowe. Wczoraj podczas patrolu ulicy Truchana w Chorzowie patrol Wydziału Ruchu Drogowego zauważył mężczyznę, który kierował ruchem z uwagi na obowiązujące w tym miejscu roboty drogowe. Mężczyzna ten bardziej utrudniał ruch niż pomagał w rozładowaniu korków. Policjanci postanowili sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Okazało się, że mężczyzna nie posiada do tego uprawnień, a na dodatek w jego organizmie znajduje się prawie promil alkoholu. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W Katowicach od 1 grudnia zmienią się zasady parkowania. Najważniejszą zmianą będzie utworzenie 2 stref, niebieskiej w centrum miasta oraz zielonej na obrzeżach. Zmiany zostały przygotowane z myślą o mieszkańcach Katowic. Posiadacze parkingowej karty mieszkańca będą płacić mniej. 1 grudnia ten system rzeczywiście bardzo mocno się zmienia i trzeba być gotowym na to, że będzie ten system wyglądał zupełnie inaczej. Przede wszystkim szersza jest strefa płatnego parkowania, między innymi część Koszutki, część osiedla Paderewskiego, tereny prawie że do Załęża, to są te kolejne ulice, które wchodzą w strefę płatnego parkowania. Dotychczas nie trzeba było tam płacić, od 1 grudnia będą tam również pobierane opłaty za parkowanie i trzeba o tym pamiętać. Drugim elementem jest to, że wyróżniamy śródmiejską strefę płatnego parkowania, ona się w zasadzie pokrywa z tym obszarem, który teraz jest objęty strefą płatnego parkowania. No i są dodatkowo, jest dodatkowo strefa płatnego parkowania, to są mniej więcej te obszary, o których przed chwilą wspominałam. Po trzecie, wyższe są stawki za parkowanie. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania od 1 grudnia pierwsza godzina kosztuje 6 zł, w strefie płatnego parkowania pierwsza godzina to 4 zł, więc te stawki są wyższe niż miało to miejsce dotychczas. Jest oczywiście duży ukłon w stronę mieszkańców Katowic,
szczególnie tych, którzy mieszkają w strefach. Te osoby mogą sobie wyrabiać kartę mieszkańca, parkingową kartę mieszkańca. One kosztują w zależności od strefy miesięcznie 10-20 zł, więc to są w zasadzie symboliczne opłaty, które po prostu mają taką symbolikę, a uprawniają mieszkańców do tego, że będą mogli oni parkować w tych strefach. Zmiany dotyczą również turystów oraz osób przyjeżdżających spoza Katowic. To, o czym muszą pamiętać przyjeżdżający, to opłaty obowiązują, jeśli chodzi o śródmiejską strefę płatnego parkowania, od 7 do 17, od poniedziałku do soboty. Tu też jest zmiana, bo dotychczas było do piątku. A jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, od 7 do 17, od poniedziałku do piątku, więc tak to mniej więcej wygląda. Osoby z pozostałych dzielnic Katowic nieobjętych strefą mogą sobie wykupić abonament. Mamy około 400 wniosków złożonych. Jeśli chodzi o parkingową kartę mieszkańca, to blisko 7 tysięcy wniosków. Mamy też pierwsze wnioski o wyrobienie karty parkingowej przedsiębiorcy, więc one też spływają. W ubiegłej dobie około 500 wniosków w ogóle trafiło do nas. Mamy taką moc przerobową wyliczoną na ponad 1000 wniosków w ciągu dnia, więc nie ma żadnych zatorów. Mamy informacje od osób, które wyrabiały takie karty w ciągu ostatnich dni. Cały proces trwa około 10-15 minut, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcamy do tego, aby rzeczywiście dokonać tych formalności przed 1 grudnia. W atmosferze świątecznego klimatu trwa intensywne pakowanie prezentów dla dzieła świętego Mikołaja w malowniczym Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Ta wyjątkowa inicjatywa przyciąga tłumy chętnych do dzielenia się dobrocią. 6 grudnia zbliża się wielkimi krokami. W tym wyjątkowym dniu każdy z nas chciałby być obdarowany prezentem, a szczególnie ci, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Dzięki akcji pakowaniu pomników dla dzieła świętego Mikołaja staje się to możliwe. Dzieje się bardzo dużo pozytywnej energii i uśmiechu. Mogę śmiało powiedzieć, największa akcja w województwie śląskim dzieła świętego Mikołaja pod tytułem pakowanie upominków dla świętego Mikołaja. Prezenty są dla domów pomocy społecznej, dla hospicjum. Nawet planuję udać się do schroniska zwierząt, bo też jak widzimy tutaj w paczkach znajdują się karmy dla zwierzątek. Każdy Mikołaj potrzebuje pomocników, a także miejsca, w którym te prezenty zapakuje. Tym razem fabryką prezentów Mikołaja stał się urokliwy Pałac Kawalera w Świerklańcu, a chętnych wolontariuszy, ale i nie tylko, do pomocy i czynienia dobra nie brakuje. Zaprosiłem w tym roku różne osobistości z życia społecznego, życia politycznego, szkoły, lekarzy, wszystkich, którzy chcieliby, tak jak mówię, wnieść troszkę dobra i uśmiechu na twarzach innych biednych. Myślę, że dzisiaj prezenty są, no miłe są, lubimy przyjmować, ale dzisiaj najważniejsza jest kwestia no, tego naszego serca, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, obdarowywania, a przede wszystkim taka świadomość, że jest ktoś obok nas, że możemy na kogoś liczyć, a dzisiaj zawsze to było ważne, a dzisiaj szczególnie, kiedy może nie tyle jesteśmy biedni fizycznie, ale czasami duchowo potrzebujemy takiego wsparcia, takiej pomocy, obecności drugiej osoby. Nie, nasze zielone serca zawsze są chętne do pomocy. W tym roku nam się udało w końcu dotrzeć tutaj. Wiemy, że to jest największa w Polsce, w województwie śląskim akcja pakowania prezentów i współpracy ze świętym Mikołajem. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział. Przywieźliśmy tutaj do spakowania do prezentów nasze z nadleśnictwa gadżety, również upominki, słodkości dla dzieciaków i dla wszystkich, którzy będą uczestniczyli w akcji. Akcja swój finał ma 6 grudnia, gdy święty Mikołaj wyruszy w trasę, niosąc ze sobą zapakowane prezenty i uśmiech. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Senat przyjął bez poprawek przyjętą we wtorek przez Sejm nowelizację ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. Oznacza to, że w tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadną 10 i 17 grudnia. Za przyjęciem noweli ustawy głosowało 94 senatorów, nikt nie głosował przeciw, jeden senator się wstrzymał. Od 1 stycznia 2024 roku ze stacji benzynowych w Polsce zniknie benzyna PB95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo o oznaczeniu E10. Ministerstwo Klimatu przestrzega, że nie wszyscy kierowcy będą mogli zatankować nowe paliwo o oznaczeniu E10. Właściciele starszych pojazdów, głównie wyprodukowanych przed 2010 rokiem, będą musieli przerzucić się na droższą benzynę PB98. Klasyczna PB95 zniknie ze stacji głównie ze względu na ekologię.
atak terrorystyczny na przedmieściach Jerozolimy. W jego wyniku zginęła 24-letnia kobieta i dwie osoby starsze. Nie żyją również dwaj sprawcy. Jak podały izraelskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne, napastnicy byli w przeszłości karani w związku z terroryzmem. Policja poinformowała, że w samochodzie, którym sprawcy przejechali na miejsce czwartkowej strzelaniny, znaleziono dużą ilość amunicji. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym porozmawiam z Oliwierem Szczygiełem oraz Dawidem Lubrantem, zawodnikami MMA, na temat zbliżającej się gali Silesian MMA. Serdecznie zachęcam do oglądania, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.